Siemanko, witam wszystkich ponownie w Zagrajmy w StarCraft. Oczywiście epizod trzeci, a ja sobie z tego miejsca zaczynam. A wiadomo dlaczego, nie chcąc sobie kliknąłem w misjach, oczywiście, że od razu już następna. Tak się zapaliłem, że straciłem rachubę. Ale, o, coś przycinka. Oj, czarny ekran. Co tak przycina? Co to tak ma znaczyć? Dobra, nie wiem czy mnie zagłusza, albo poczekam sobie. Niech sobie pogadają. It is as I feared. It was folly to believe Tassadar could be trusted. The Conclave will not soon forget his wanton betrayal. Nevertheless, we must stand resolute, for attacking defenseless Cerebrates is not the way of true Kotos warriors. We shall overcome the entire swarm with the might and the fury that is our heritage. Executor, we shall lead our main strike force to the province of Sion, which has fallen to the Zerg. It's time the Zerg felt the wrath of the Sons of Ire. Praetor Phoenix will remain here with a small detachment and guard Antioch from any further assaults. Hadoom be with you, Executor. Bring swift death to the enemies of Ire. Już? Dobrze, w każdym razie naszym celem jest po prostu zniszczyć Zergów. Koniec pierdolenia, czas zacząć. Ja teraz tak wulgarnie zacznę, bo mnie denerwuje ta misja. A poza tym... nagrywam to po raz drugi. Teraz to wam wszystko nowe jednostki i w ogóle wszystko wam... Kurde. No. Mam nadzieję, że się dobrze nagrywa, bo przez coś... co mnie bardzo denerwuje... Nie wiem, czy przez to, ale... Może i... No, w sumie jedno i drugie mnie denerwuje. Denerwuje mnie to, że czasami w StarCraftie się przerywa coś. Znaczy, ja muszę przerwać, bo mi tak zamula. A druga sprawa to jest, że... jak mi czasami ktoś wparuje, no nie? No to muszę przerwać. I wtedy, jak pierwszy raz nagrywałem... Nie wiem dlaczego, ale... To, co miało się nagrać, to się nie nagrało, a to, co robiłem sobie przerwy między nagraniami, że ktoś mi tu wparował i była rozmowa, to się wszystko nagrało. I w sumie widać tylko, że na przykład tak, o, teraz zatrzymuję sobie i cały czas tak stoi i rozmowa jest jakaś. Nie wiem, jakim cudem się to zdarzyło, ale wypadek przy pracy. No cóż, tak to bywa. A my sobie pyloniki budujemy. Trzeba popas zwiększyć. I robimy masówkę. Bo musimy kryształów narobić. Za chwilę tutaj na lewo pójdziemy sobie drugą bazę zrobić. A kryształów potrzebuje tak dużo po to, żeby wojska narobić. Ale to za chwilę. Ale pierwszorzędnie muszę wieżę zrobić. A żeby wieżę zrobić, to trzeba mieć kryształów dużo. Bardzo dużo. Aha, coś tam leci. Nie, tymi muszę uciekać. Są słabi, jeśli chodzi o walkę z takimi strzelcami, plujkami. Takie plujacze jedne. Wredne. Sobie tutaj gdzieś zaznaczę, żeby mnie nie denerwowało. Żebym wiedział, kto tu idzie, a kto stoi. No i cóż, mamy nową jednostkę, jednostka Scout, czyli zwiadowca, podstawowe jednostki przeciwko innym latającym, ale słaba, jeśli chodzi o jednostki lądowe, tak to na przykład widzimy. No i po nadświadomości, że tak powiem. Dobra, my idziemy tutaj i od razu tymi. Albo wszystkim pójdę, a tym zostanę. Muszę mieć jakąś obstawę, żeby sobie bazę zrobić. Miau. Miau.
będziesz mi tu miauczeć? Miauczku. Dobra, i jedziemy. Z koksikiem. Oho. Spodziewałem się was, panowie. Dobra, trzeba coś zacząć budować, ale może za chwilę. Na razie musimy eko na fulla. Oho. Kurde. Kurwa. Zajebać go. Tak nie może być. Dobra, idziemy tu. I teraz tak. Pykamy to. No kurwa. Wybaczcie mi za te przekleństwa. Dobra. Pykamy tu. Pykamy tu. Jeszcze się przesunę tymi. Dobra, i tutaj jeszcze walniemy ze dwa peloniki. Tutaj już sobie czekamy robotnikiem, będziemy mieć drugą bazę na eko. Jeszcze narobimy. Sorki, że na chwilkę tak styknęło, ale mnie nie było, bo chciałem sprawdzić, czy nagrywa się oczywiście, żeby nie krakać, jak ja to mówię. Dobra, aha. Musimy wybudować takich parę budyneczków, które muszą być obowiązkowo wybudowane. Począwszy od koszar, których masówkę zrobię. Na razie dwa razy koszary zrobię. Potem jeszcze więcej pukniemy tutaj. Skautami może zdążę, a może nie, raczej nie zdążę. Chociaż to jest biały zerk, to powinienem zdążyć. Czerwony jest po lewej, a biały po prawej. Mam na myśli to miejsce i tutaj. Dobra. Dobra, wojskiem już wracamy. Podejrzewam, że raczej sobie robotnicy poradzą, te miałczaki jedne. Miałczaki, parówczaki. Na przy okazji możecie się relaksować. Relaksacyjną muzą protosów. Dobra, tyle by było. Czas robić robotników. Dobra, i teraz tak. Tu stoicie do kryształów. Najpierw to. Przy okazji... O, jeszcze sobie coś pobuduję. To... O, jak wrednie. Perfidnie. O kurde, to właśnie mówię, że ta lisa jest denerwująca. Nie wiadomo skąd się wezmą takie kutasy złamane. Muszą mnie tutaj nachodzić. No oczywiście transportowce. Z niewyjaśnionych przyczyn dziwnie pojawiające się czereśniaki. Dobra, tu się robią. Tutaj od razu obunkrowałem się wieżyczkami, bo znając życie... Zaraz mi tutaj podlecą i będzie niebezpiecznie, więc zrobiłem porządną obronę linii Maginota. Czy tak można powiedzieć, chociaż to daleko do linii Maginota. Musiałbym chyba 5 wieżyczek w jedną stronę. Znaczy nie w jedną stronę, w ogóle, że w jednym rzędzie. Albo więcej nawet. No i tutaj mamy dodatkowe wzmacniacze do jednostek latających, czyli zwiadowców w postaci ataku i obrony. Siły ataku. Lub mocy. Ataku, jak to tam woli. I teraz tak. Zgrupowanie tu. Po trochu, ale powoli. Też potrzeba coś tam wojska robić. Gazu na razie mam dużo, więc na razie tylko z kryształami będziemy robić. Chociaż pasowałoby już jeszcze jedne koszary zrobić, bo zaraz to się szybko zrobi wszystko. Dobra, teraz powinno wystarczyć i to wcale nie jest szpan, że robię sobie tyle koszar, bo tutaj będzie naprawdę potrzeba tyle. Nie wiem, czy jednostki latające robić, może za chwilę walnę. Ty do gazu. Jeden niech może jeszcze zrobi. Budyneczek może tutaj, czyli
Gwiezdne Wrota, Cytadele Adumu, tak? Adumu. Gwiezdne Wrota i Cytadela Adumu. My tutaj następnych gości robimy, ale to za chwilę. Od razu sobie zasięg dragonów ulepszę. Was może jeszcze do gazu. A tego damy do kryształu. Oho. Woli już sobie nie radzę, trzeba wojsko robić. Kurde. No, zaleci ci sobie radzą, w miarę. O, tak wam. Nie pozwolę, nie pozwolę żyć tej maszynie. To nie jest maszyna, kurde, dogońcież to. Do jasnej cholery. No. Jak ci co, będą tak gonić go? Dobra, następne ulepszenie i teraz tak, tu się robią. Tu następnych, następnych i następnych. I tak po trochu, żeby to szybko w miarę. W sumie mogę nawet więcej tych jednostek walnąć. Not enough minerals. I zaraz mogę jeszcze tych sobie pyknąć, chociaż to jest droga jednostka. I nie warto ją robić, jeśli mamy niszczyć budynki lub jednostki na lądzie, że się tak wyrażę. Więc to nie jest opłacalne. Tutaj jeszcze powinienem wieżę zrobić. Ale raczej chyba tylko samolotami tu zostanę. Tutaj, bo czasami mutaliski lubią tu przylatywać. I mi chapnąć tych robotników. Jeśli zabrakną mi surowce, to tu sobie jeszcze mogę walnąć. Tu jest jeszcze takie drugie złoże. Albo po prostu, jeśli zniszczymy bazę jedną lub tą, no to tam jest wystarczająco surowców na tyle, by robić sobie bazę. Mam chyba za dużo gazu, zbieram. A za mało kryształu, więc sobie przesunę jednego. Dobra, ile ich tu jest? No jeszcze powinienem trochę woja narobić. I za chwilę lecimy, zaraz, tu jak. Na razie się nie opłaca ulepszać, na razie będziemy tutaj ulepszać. A właśnie, tutaj możemy sobie ulepszyć szybkość zelotów, więc sobie ulepszę. Oczywiście szybkość ruchu. Mam na myśli ich pośpiech, bo na razie widać, że się wleką, ale potem to jak koksy biegną szybko, niczym Robert Korzeniowski. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, jeszcze tu sobie pykniemy co nieco. Oho. A ty co tak kroczysz? Walcz z nimi. O, zaskoczyliście mnie, zerki. Już was więcej. Nie, na to nie pozwolę, tak nie może być. Kurde, to jest logika. Z głupich przyczyn musiałbym się chyba cały obmundrować. Kurwa mać. Brawo. Jeszcze pylony muszę zrobić. Dobra. Nie cackać się, tylko działać. Dobra, tutaj tak. Dobra, mamy trochę woja. To idziemy tutaj. Chociaż najpierw tu idziemy, bo tam chyba mnie zaatakują. Dobra. Tak. Was tu. Dobra, jeszcze tych damy tu, żeby blokowali w razie czego. Dobrze, dobrze. Zaraz te pylony zrobię. Pyloniki. Kryształki. Diamenciki. Co tam chcecie. Dobra, mamy wojo. Możemy lecieć dalej. Przy okazji następne ulepszenie, czyli pancerz dla jednostek. I lecimy. Oho, coś tam wychodzi. O, 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 co to wy tam wyczyniacie, zeloci? No, idźcie panowie lub panie. Wy jesteście chyba panowie, no nie? Chociaż chyba w pierwszej misji mówiłem, że jesteście robotami, ale już nawet nie pamiętam. No i dobra, lecimy tu. Trzeba z boczku zaatakować. Z boczku będzie najlepiej, najskuteczniej. Dobra. Was tu, a was tutaj, o. Dobra. Przegrupujcie siły, panowie.
Dobra, tutaj. O, widzę. Dalej trzeba robić łojo. No to robimy. Nie to, że stracę w walce z tą bazą dużo woja, ale z tą tutaj będzie o wiele gorzej. Dlatego najpierw atakuję białych zerków. Z tego powodu, że oni idą bardziej w lotnictwo i mi będzie łatwiej ich zaatakować. A co ja atakuję pierwsze działko przeciwlotnicze. Dobra, i napierdzielamy, panowie. Wy zrobicie nam zamieszanie, a ja sobie tutaj dragonami patakuję. O. Chociaż może nie. Dobra, trzeba to szybko rozwalić te wylęgarnie. Bo to jest na naszą niekorzyść, jeśli to zostawiamy. Dobra, i pierdzielamy gdzieś tu. Trzeba dalej uważać. Teraz już raczej nie powinno być żadnych problemów, jeśli porozwalaliśmy tych wszystkich dziadów. Chociaż mógłbym jeszcze woja potracić, ale to już raczej niezbyt wiele. Raczej już więcej nie stracę niż teraz, bo... Chociaż różnie to bywa. Nie zostało nam tylko oczyszczenie budynków, które raczej już nam nie zagrożą. To jeszcze dalej woja narobimy. Zrobimy wielki spam protosów. Ku czci Widjavena. Niech Widjaven zobaczy swoją wierną armię protosów, chociaż nie wiem, kogo lubi. Nie no, oczywiście sobie żartuję. Chociaż jak najbardziej. Chociaż to nie ta gra. To powinno być raczej... Powinienem raczej grać w Company of Hero. Grać sobie na przykład szwabkami. Chociaż to jest... Nie no, żartuję sobie oczywiście. O nie, to jest jedno działko. Działko i trzeba rozwalić to działko. Dobra, teraz już nic raczej nie będzie. Jeszcze tych porozwalamy. Ale to, że raczej nam nic nie zagrozi. No i cóż, to chyba zostało tyle. O, tam coś jeszcze budują zerki. Nie zauważyłem. Kolejna blęgarnia. Hatteczery. Dobra, teraz już chyba raczej nic nie powinno być. Zostało nam tylko chyba czekanie. No nie, że czekanie, ale raczej nic już tu nie zrobimy. Ale możemy poczekać. O, coś tu się buduje? Nie, wydawało mi się. To jest takie już, wiecie, tylko czekanie na to, by... co? Kurde, brak mi słów. Co to jest? A, tu jest ten? No po prostu, jeśli chcemy, ale raczej nie ma takiej potrzeby, chociaż widzę, że tu już braki surowców. Tu jeszcze trochę zostało, tutaj też, ale już niewiele. Tutaj jeszcze nam trochę zostało. Jakaś pantera. Także was od razu gdzieś tutaj dam. O, od razu pokażę złoża surowców, jakby ktoś nie wiedział, że można jeszcze tutaj dać, ale tu jest bardziej przejebane. Z tego względu, że... Dwie nacje zerków mogą nas zaatakować, a tak no to... O, zaatakowaliście mi dragona, nieładnie. Z tego względu tu byłoby łatwiej, że po prostu możemy sobie tutaj walnąć, obunkrujemy się i tutaj nie trzeba w ogóle wojska dawać, dlatego tutaj jest dużo prościej. No ale jeśli komuś brak surowców, no to może jeszcze tutaj walnąć, chociaż wątpię. Dobra, wszyscy idą tu. Zeloci, o. Ale jakby sobie radzą wszyscy. Wow, to będzie spam. To będzie spam, wielki spam. Dobra, jeszcze możemy narobić woja. Widzę, że jeszcze popa mogę czaskać. Aż słychać moje klikanie myszki pewnie. Not enough minerals. Proszę, to jest dopiero wojo. Wzruszyłem się. Cóż za piękne wojo. Tak narobić dużo woja. No patrzcie, przecież to jest rzadki okaz, żeby zobaczyć tyle woja i w dodatku grając protosami.
No to jest po prostu wyjebiste. Dobra. Czasowałby was numerki dawać, ale was jest tak dużo, że numerowanie jednostek się po prostu nie opłaca. Chociaż... Nie no, nie opłaca się, za dużo tych jednostek. Chociaż jakby się tak uprzeć, to można, ale... Wolę walnąć spam i raczej... Zobaczymy, poczekajcie. Jeszcze zobaczymy. Stójcie, stójcie panowie. Jeszcze sobie zapiszę. Żeby moja teoria nie była zła. Ale po prostu walniemy tutaj wszystkich. O ile się zmieszczą. No idziecie, idziecie panowie. Żeby się po prostu tak nie cackać, to narobiłem tyle boja. Rozumiecie mnie dokładnie przecież. Dobra. Wszyscy idą? Wszyscy, dobra. Trzeba iść dalej, naprzód, panowie. Patrzcie, no cały czas klikam, tutaj prawie full mi się numeruje. Znaczy nie numeruje, złącza. Nie złącza. Dobra, trzeba to naparzać. Rozwalimy to, to już będzie spokój święty. Dobra, teraz niech atakują, co im się tam podoba. Ci mogą na to iść, ci tutaj gdzieś, o. Dobra, idziecie tutaj dalej. Tutaj możemy iść dalej, ten sobie sam poradzi, a może nie. Proszę, bez zbędnych jakichś problemów niszczymy po prostu bazę sakramencką. Nie mają szans, że... Tutaj jeden, Zelot się nudzi, robotę znajdziemy. Leń śmierdzący. Dobra, coś tu jeszcze zostało? Tu chyba jakieś budynki, czy nie? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Wszystko! Pięknie! Wyjebiście! No nie, no teraz to jebnąłem Legion, naprawdę. Jebnąłem. Super, wyjebiście i... W ogóle, brak mi słów. Wzruszyłem się. Wzruszyłem się, rany boskie. Przecież aż szkoda kończyć tej misji, ale niestety muszę ją kończyć. Tyle woja. O, ile ja tu wojs narobiłem? Nie, tu zabiłem. Produkowałem tyle. Pięknie. Dobra, w każdym bądź razie, o, nawet się zmieściłem w czasie. Może zdążę upchać to w jednym odcinku, a może nie. Tak czy siak, żegnam się z wami, do usłyszenia, na razie, bo za chwilę będzie filmik, więc musicie poczekać. A ja oczywiście nie chcę klikać, bo żeby się nie okazało, tak jak to było w poprzedniej misji. Dobrze, w każdym razie, na razie.